Piotr Boufał, Matkat Polska, w pogoni za sumem. Witam Was kolejny raz na moim kanale. No jak widzicie, dzisiaj już w Polsce nie ma filmu Zebro. Przejechałem specjalnie na Dodrę, żeby pogadać z Wami na temat wędzisk sumowych oraz kowrotków. Chciałbym zrobić na kanale taką krótką serię dwóch filmów nawiązującą do wyboru odpowiedniego zestawu sumowego, zarówno do metod stacjonarnych, jak i do metod wertykalnych. Dzisiaj skupię się z Wami na metodach stacjonarnych. Chciałbym Wam pokazać cztery zestawy w różnych wariantach i półkach cenowych, na których ja bym się osobiście skupił i od których Wam również polecam się skupić, zobaczyć. Oczywiście są to zestawy rekomendowane przeze mnie. Nie mówię, że to są najlepsze opcje do wyboru. Aczkolwiek, no jak sami widzicie, łowię sprzętem danym już naprawdę bardzo długi czas. Także na pewno nie pokazałbym Wam czegoś, czym bym sam nie łowił. Także słuchajcie, za chwileczkę rozpakuję sprzęt. Chciałem z Wami usiąść na brzegu Odry, ale niestety bardzo dzisiaj wieje i postarałem się po prostu ukryć gdzieś w jakichś takich habaziach, żeby tak nie wiało do mikrofonu, a nie mam jeszcze tego mikrofonu zewnętrznego, także postaram się usiąść tutaj przy aucie, zasłoniłem się autem i Wam troszkę do kamery poopowiadać o danych zestawach. Także za chwileczkę zaczynamy, rozpakuję tylko mandżur i zaraz się widzimy przy kamerze. Jak sami widzicie, przygotowałem sobie tutaj cztery opcje zestawów sumowych do metod stacjonarnych. Wybrałem te cztery ze względu na to, że tymi wędziskami dużo łowię. Oczywiście są tu dwa wędziska z nowej serii Green, aczkolwiek łowiłem tymi wędziskami starszymi wersjami. Te są ulepszone, także nie miałem jeszcze na nich ryb, ale mogę co nieco o tych wędkach powiedzieć już teraz, na tą chwilę. Cztery opcje, cztery warianty cenowe, jakościowe na każdą w zasadzie kieszeń każdego wędkarza. Tutaj chciałbym również nadmienić to, że są to wędziska, którymi ja łowię i moi koledzy, przyjaciele gdzieś nad wodami. Także to nie jest tak, że ja sobie wziąłem jakieś tam cztery pierwsze lepsze wędki z domu i po prostu pokazuję Wam to, co mam. Tych wędek oczywiście mam więcej, bo jak wiecie, jestem twarzą marki Matkat na Polskę, także sprzętu jest u mnie co niemiara. Ale chciałbym Wam po prostu kolejno powiedzieć o tych wędziskach. Czym się sugerować przy wyborze danego wędziska sumowego do metod stacjonarnych? Czym się sugerować przy wyborze kołowrotka sumowego? Bo jest to również bardzo ważny element, a jeśli chodzi o cały zestaw, czyli i wędkę, i kołowrotek, uważam, że kołowrotek odgrywa największą rolę przy łowieniu sumów. Nie będę Wam opowiadał o tych wędkach bełkotu katalogowego, bo uważam, że Was i mnie jako wędkarza to w ogóle nie dotyczy. Dla mnie najistotniejszymi aspektami przy wyborze, powiedzmy, samego kołowrotka są trzy rzeczy. Pierwsza sprawa przy wyborze kołowrotka to jest oczywiście pojemność puli. Do metod stacjonarnych, jak wiecie, potrzebujemy założyć dużo grubej plecionki. Wywozimy często zestawy na 200, 250, 300, a nawet często więcej metrów. Także pojemna szpula to jest pierwszy aspekt przy wyborze kołowrotka sumowego. Kolejnym aspektem jest oczywiście moc hamulca. Tutaj wiadomo, że sumy są silnymi rybami. My musimy je często zatrzymywać w ciężkich technicznie miejscach. Dlatego moc hamulca jest niezmiernie istotna. Nie do końca jest tak, że im więcej, tym lepiej, bo często jest też tak, że im moc hamulca większa, tym ten hamulec jest mniej precyzyjny. To też trzeba wziąć pod uwagę, że 35 kg, jak ktoś tam gdzieś jacyś producenci opisują, to nie jest wcale nic dobrego. Ta ryba ma się męczyć, kołowrotek ma służyć do tego, żeby tą rybę męczyć i wykorzystując nie tylko nasze mięśnie, ale również sprzęt, który mamy w ręku, tak? Czyli druga rzecz to jest oczywiście moc hamulca. Trzecią rzeczą, o której należy powiedzieć, to jest oczywiście to, z czego ten kołowrotek jest zrobiony, czy jest na tyle mocarny i na tyle wytrzymały, czyli trzecią rzeczą jest oczywiście wytrzymałość tego kołowrotka, czy da sobie radę z sumami. Tutaj chodzi o zarówno o komponenty budowy, jak i o same bebechy w środku. I przy kołowrotkach sumowych, no niestety, albo jest cena niska,
Czyli kowrotki nie są drogie, mają pojemne szpule, ale niestety komponenty, z których są wykonane, nie są na tyle wytrzymałe. Także trzeba wziąć sobie na to wzmiankę. Czyli sprawę kowrotka mamy załatwioną. Wiecie, czym się sugerować, czym ja się sugeruję. Nie będę, tak jak wcześniej mówię, opowiadał Wam konkretnych informacji na temat danego kowrotka czy danej wędki, z jakich włókien, węgla, z czego tam jest w środku, ilości łożysk i tak dalej. Uważam, że to są sprawy drugorzędne. Tutaj wszystko zależy i wyłącznie od naszego portfela. Ja Wam chcę pokazać produkt gotowy, który trzymam w ręku, którym łowię i na który warto sobie zerknąć, a szczegóły macie katalogi, macie strony internetowe, sklepy. Również zapraszam do nas kanał MatCat Polska. Tam opowiadam techniczne informacje odnośnie każdego danego sprzętu. Przejdźmy teraz zatem może do samego wędziska, do wyboru wędziska do metod stacjonarnych. Czym się wędzisko powinno cechować? Pierwszą rzeczą to jest oczywiście kolejny raz cena. Mówię, dlaczego pierwszą rzeczą? Dlatego, że nie wszyscy posiadają duże środki na to, żeby móc wydawać dużo pieniędzy na sprzęt wędkarski. Nie mówię tylko sumowy, ogólnie. Film ten kieruję, mówię, do osób, które albo zaczynają, albo są doświadczonymi wędkarzami, ale dopiero na przykład zaczynają swoją przygodę z sumami, albo na przykład ktoś chce zobaczyć dany model kija i ma teraz ku temu okazję. Pierwszą rzeczą, od której warto zacząć, to jest oczywiście to, jakimi wędziskami Wy osobiście lubicie łowić. Czy są to kije krótkie, czy są to kije dłuższe. Ja osobiście jestem osobą, która łowi długimi kijami. Uważam, że kije do metod stacjonarnych powinny oscylować w długości między 270 a 340 cm. To jest taka, uważam, bardzo uniwersalna długość danego wędziska. Do średnich wywózek, do dalekich wywózek. Tutaj nie ma co schodzić z długości, bo im krótsze wędzisko, tym ciężej tą rybę holować, zacinać z dużych odległości. Jest to niezmiernie utrudnione. Długie wędzisko natomiast ma takie zalety, że łatwiej jest tą rybę wyholować z dalszej odległości, łatwiej jest tą rybę zaciąć z dalszej odległości, ale możemy mieć na przykład problemy podczas podbierania ryby z łowiska. Także im dłuższe wędzisko, tym ciężej jest to tą rybę sobie podebrać. Kolejnym ważnym aspektem jest oczywiście praca tego kija. Tutaj tak naprawdę wybór pozostawiam Wam, czyli osobom, które lubią, jedni lubią bardziej pałowate kije, sztywne, inni lubią jakiejś takiej pracy progresywnej, jeszcze inni lubią na przykład bardzo kije finezyjne, powiedzmy, czyli takie, powiedzmy, troszkę kluskowate. To jest kwestia indywidualna. Ja Wam powiem, że wszystko też zależy od metod, jakimi łowimy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli łowimy, powiedzmy, metodami podwiązki, czyli wiązania się do stałych elementów na brzegu i często zestawy są wywożone bardzo daleko, to takim kijem kluchowatym ciężko będzie Wam ten zestaw odpowiednio napiąć. Tym bardziej, jeśli na przykład używamy ciężkich przynęt, żywców i tak dalej, tak? Czyli musicie wziąć na to zmiankę. Są oczywiście wędkarze, którym to nie przeszkadza, ja to doskonale rozumiem, każdy łowi jak chce, czym chce i nie mam do tego w ogóle pretensji, ale musicie wziąć pod uwagę to, że te kluchowate kije, oprócz tego, że ciężko ten zestaw napiąć, również jest ciężko rybę dociąć z dużej odległości. To też jest bardzo ważny element. Jeżeli wywozimy te zestawy na 200, 250, 300 metrów i kij jest zbyt miękki, ciężko będzie nam wbić zbrojenie w pysk ryby, gdzieś w tarkę na przykład, i takim miękkim kijem będzie nam to ciężej wykonać. Także zwrócić trzeba na to uwagę, dlatego mówię, jest to kwestia indywidualna, każdy niech sobie sam pomyśli nad tym, jakie kije lubi i metodą prób i błędów już nad samą wodą dojdzie do tego, jaki kij jest dla niego najbardziej odpowiedni. Myślę, że te pierwsze takie podstawowe informacje przy wyborze danego wędziska powiedziałem i kołowrotka również. Pierwszy zestaw, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, dosłownie w kilku zdaniach, co trzymam w ręku, jest to Quick 3MC w rozmiarze 9000 i tutaj od razu nadmienię, że nie ma już kołowrotków Combat, które część z Was pewnie kojarzy. Duża rzesza sumiarzy początkujących, ale również tych bardziej zaawansowanych, powiedzmy, kupowała te kołowrotki w troszkę większym rozmiarze niż ten, który obecnie trzymam w ręku. Tutaj jeszcze informacja dla tych osób, które hejtowały te kołowrotki. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak kołowrotek sumowy, nie wiadomo jak wytrzymały, za małe pieniądze.
Nie ma czegoś takiego, nie da się tego czegoś takiego zrobić, wyprodukować fizycznie gdzieś w jakiejś fabryce. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Albo kołowrotek jest metalowy całkowicie, z dużą pojemnością szpuli. Często są to kołowrotki morskie, bo rzadko są spotykane kołowrotki u producentów typowo stricte przeznaczone do łowienia sumów. Także dużo musimy tutaj korzystać jakby z alternatyw, które daje nam rynek. I ciężko jest, naprawdę ciężko jest wyprodukować kołowrotek sumowy, który będzie spełniał jakby wymagania sumiarza, takiego naprawdę doświadczonego, ale za małe pieniądze. Nie da się tego niestety fizycznie zrobić. Tutaj można, nie wiem, zwiększyć moc hamulca, dać precyzyjniejszy ten hamulec, zrobić dużą szpulę, ale komponenty, z których będzie wykonane, niestety będą dużo tańsze. Jeżeli ktoś uważa, że jest to, za przeproszeniem, gówno, no to niestety jest w błędzie, bo powiem Wam, że ja swego czasu tymi kołowrotkami Combat, czyli nie tym, który trzymam w ręku, tylko tym starszym utelem, długi czas łowiłem. Nie uważam, że są to kołowrotki nie wiadomo jak dobre, jak na przykład kołowrotki, które tutaj stoją obok mnie. Aczkolwiek jest to mega fajna alternatywa dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wędkarstwem sumowym, nie mają dużego budżetu na sprzęt sumowy, nie do końca wiedzą na przykład, czy będą chcieli dalej łowić sumy. Także po co się ładować w jakieś drogie kołowrotki, skoro mamy opcję wyboru na przykład takiego kołowrotka. Ten kołowrotek, który trzymam w ręku, mieści około 300 metrów plecionki o grubości 0,50 mm. Mówimy oczywiście o plecionce Matkata, czyli plecionek, których ja korzystam, i mówię o przekroju plecionki Matkata. Nie wiem jak inne plecionki, nie sprawdzałem tego, więc wszystkie pojemności, które będę Wam tutaj mówił, będą dotyczyły plecionki Matkata. Duża, fajna korba kołowrotka, nie jest za ciężki, wykonany jest z kompozytu, także nie jest to najwyższej jakości surowiec do produkcji kołowrotków. Duża szpula aluminiowa, nic więcej tutaj tak naprawdę nie potrzeba dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Ja tych kołowrotków często używam na wyprawach ze swoimi klientami, którzy przyjeżdżają do mnie na szkolenia sumowe. Są to kołowrotki, których po prostu nie szkoda zniszczyć i wcale nie jest łatwo je tak zniszczyć, także warto sobie zerknąć na tą pozycję Quick 3MC, rozmiar 9000. Koszt tego kołowrotka to około 270 zł, w zaokrągleniu mówię, bo są różne przedziały cenowe. Tutaj od razu na samym początku muszę Wam powiedzieć taką informację, że Matkat ma o tyle fajną ofertę i tak fajnie rozwiniętą, że są trzy segmenty wędzisk, a raczej trzy gamy wędzisk. Czyli seria Black jest to seria najtańsza, seria Green troszkę droższa i seria White najdroższa pośród wszystkich wędek Matkata. W ręku trzymam Deluxa 340. Tu oczywiście w tej serii Black są także wędki o długości 300 cm, 270 cm. Także do wyboru, do koloru, kto co lubi. To wędzisko jest o takiej troszeczkę pracy parabolicznej, czyli fajnie nam się sprawdzi do łowienia na przykład na podwodny spławik gdzieś w bardzo dużych odległościach. Również ten kij fajnie się sprawdzi podczas łowienia na spore odległości przy metodach podwiązki. Ta 340, którą trzymam w ręku, jest uzbrojona w 2, 4, 6, 7, 8 przelotek. Ogólnie cała seria Black została odświeżona. Uchwyty kołowrotków pomieszczą w zasadzie każdy rozmiar kołowrotka i rzecz bardzo fajna to oczywiście dolnik zrobiony z takiej specjalnej gumowanej powłoki, której nie czepia się brud, śluz. Bardzo fajna sprawa, kije nie są drogie. Ten, który obecnie trzymam w ręku, oscyluje między 300 a 350 zł w zależności od sklepu. Czyli za taki komplet kołowrotek, plecionka plus wędka to jest koszt około 700 zł. I to jest, uważam, najniższa możliwa opcja do wyboru. Tu oczywiście możemy zejść z jakości wędziska, czyli powiedzmy pójść sobie troszeczkę w dół. Są wędki serii Black gdzieś w granicach 220 zł. Mowa o Black Heavy Duty. Nie mam tego wędziska akurat przy sobie. W każdym razie możecie sobie zerknąć gdzieś do katalogu czy gdzieś na stronę internetową. Wtedy ten zestaw będzie kosztował w granicach 500 zł. Kolejnym wędziskiem, a raczej zestawem, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, jest wyższy model wędziska, czyli powiedzmy ktoś ma więcej troszkę kasiory,
może więcej zainwestować, ma większy fundusz, chciałby lepsze wędzisko, które może mu powiedzmy zostać na resztę lat, ale chciałby za jakiś czas może na przykład zmienić kołowrotek. Dlatego mam tu podpięty znowu Quick 3MC, do tego jest oczywiście podpięty nowy Green Heavy Duty, czyli to jest wędzisko, o którym Wam wcześniej opowiadałem, tylko z wyższej serii zielonej. Ten kij ma długość 300 cm, od 200 do 400 gram wyrzut. Jest to wędzisko trochę sztywniejsze od tego, które Wam pokazywałem wcześniej, bo to miało wyrzut od 100 do 200 gram, czyli jest takie troszkę bardziej miękkie. To jest naprawdę fajny, sztywniejszy kij dla osób, które właśnie lubią takie troszkę bardziej pałowate kije. Z takich informacji jeszcze oczywiście wysokiej jakości przelotki, fajny uchwyt walki, on jest takim tutaj z takimi żłobieniami gumowymi, fajnie się to trzyma w ręku. Dolnik w takie modne już ciapki, kapik wygodny, mięciutki do oparcia gdzieś o biodro. Naprawdę bardzo fajne wędziska i tymi wędziskami najczęściej łowię na swoich wyprawach sumowych z moimi klientami. Koszt tego wędziska to jest około 300 zł razem z kołowrotkiem i razem z plecionką 700 zł. Czyli tak jak wcześniej mówiłem, seria Black, Green, Black Heavy Duty cenowo 500, to około 700 za taki zestaw. No i dobra, i teraz jak widzicie zestaw dla osób już, które wiedzą czego szukają, wiedzą jakie kije lubią, jakie chcą kołowrotki. Jest to Green Deluxe 320, czyli z tej samej rodziny co Green Heavy Duty, aczkolwiek troszkę dłuższy. Wyrzut tego kija to jest od 150 do 300 gram. Wydawać by się mogło, że według gramatury będzie on troszkę delikatniejszy od Heavy Duty 300. Ja osobiście uważam, że są to kije bardzo podobne, blanki są w zasadzie identyczne. Nie wiem, dla mnie osobiście nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Ja zawsze kije dobieram jakby względem tego, jak ten kij pracuje, jaka drzemie moc w tym kiju. Ten kijek w zasadzie możecie użyć do każdej możliwej metody połowu. Zarówno od podwodnego spławika, czy do metody na bojkę, czy do podwiązki. Cuda, wianki możecie robić z tymi kijami. Do wywózek na dalekie odległości, także kij naprawdę bardzo, bardzo uniwersalny. Teraz przejdziemy może do samego kołowrotka. W ręku trzymam SGS6 w rozmiarze 14 tysięcy. Te kołowrotki oczywiście występują również w rozmiarze 18 tysięcy. Dlaczego mówię o tych dwóch rozmiarach? Bo są to dwa rozmiary, które nas jako sumiarzy interesują najbardziej. Są to kołowrotki, które wyszły dopiero na ten rok. Ja oczywiście te kołowrotki mam od zeszłego, bo przechodziły również testy u mnie nad wodą. Bardzo fajne kołowrotki. Duży plus dla samego hamulca. Jest bardzo precyzyjny hamulec. To trzeba nadmienić, że nawet przy zabetonowaniu tego hamulca precyzyjnie oddaje plecionkę. Największy rozmiar 18 tysięcy mieści, jeśli dobrze pamiętam, 350 metrów 50. Także uważam, że no jest to naprawdę bardzo dużo i myślę, że na wszystkie nasze łowiska w Polsce, zarówno rzeki, zbiorniki, jakieś tam starorzecza i inne cudawianki, w zupełności wystarcza. Powiem więcej, ciężko jest znaleźć kołowrotek sumowy, który pomieści taką ilość plecionki. Także 350 metrów 50 matkata naprawdę wchodzi, do tego 15-20 metrów strzałówki o grubości 1 mm. Światli ludzie, zestaw na każdą wodę w Europie. Korpus tego kołowrotka wykonany jest z aluminium. Posiada chyba, z tego co pamiętam, 7 stalowych łożysk, całkowicie odporny na słoną wodę. Waży około 800 gram, także nie jest zbyt lekki, ale do metod stacjonarnych przecież my tymi kijami nie rzucamy, także uważam, świat i ludzie. Słuchajcie, cenowo, jeśli chodzi o cenową półkę tego zestawu, kołowrotek około 700 zł, wędzisko około 350, oczywiście plecionka stówkę, czyli powiedzmy około 1150 zł. Cały taki zestaw jest gdzieś do zgarnięcia. A jeszcze bardzo ważnym aspektem, o którym oczywiście trzeba powiedzieć, to jest ten hamulec precyzyjny. 21 kg, ani za mało, ani za dużo. A jeżeli Wam będzie tego hamulca brakowało dalej przy gigantycznych rybach, zawsze sobie można trochę pomóc palcem. Bardzo fajny zestaw. Ostatni zestaw, o którym chciałem Wam opowiedzieć. Jest to nic innego jak seria White.
Jest to kij Deluxe. Uważam, że są to kije w tej chwili no, legendarne nad polskimi rzekami. Sumiarzy masa, których tych wędek używa, nie są, uważam, to najdroższe kije, bo kije sumowe mogą kosztować nawet i 1500 zł. Przedział cenowy to około 450 zł, a nawet się zdarzają ceny poniżej 400, także biorąc pod uwagę wysoką półkę tego kija, wcale ten kij nie jest taki drogi. Droższy jest natomiast kołowrotek. Jest to SGS 8 w rozmiarze 18 tysięcy. To jest ten rozmiar, o którym Wam mówiłem wcześniej. Ten, który miałem w ręku, był 14, ten jest 18. Potężna, metalowa, wielka szpula mieszcząca 350 metrów plecionki o grubości 0,50 mm. Także naprawdę kolubryna. Całkowicie metalowy, wykonany w technologii CNC. Także tutaj nie ma gotowego produktu gdzieś jakiegoś tam w fabryce. Tutaj firma zainwestowała w jakieś tam formy na to. Potężne pieniądze. Powstała naprawdę potężna maszyna do łowienia morskiego. My, sumiarze, oczywiście sobie to wykorzystujemy i tymi kołowrotkami również można łowić sumy. Jeśli chodzi o sam design, no kołowrotek wygląda naprawdę mega. Ta korba, ta rączka, uchwyt rączki kołowrotka, no wygląda naprawdę bardzo fajnie, jest mega wygodny, chociaż chłodny, bo jest również metalowy. 21 kg hamulec, wykonany, tak jak wcześniej mówiłem, całkowicie z metalu. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Koszt tego kołowrotka to około 1000 zł. Wędzisko około 1400, do tego oczywiście dochodzi wartość plecionki, czyli wartość całego zestawu to około 1500 zł. Nie jest to tani zestaw, ale gwarantuję Wam, że będzie to zestaw na każdą wodę świata, bez względu czy będziecie w Hiszpanii, Francji. Jest to zestaw w zasadzie, w który warto zainwestować, jeśli ktoś naprawdę łowi sumy, wie czego chce, wie jakich wędzisk szuka, wie jakich kołowrotków potrzebuje, z jaką pojemnością szpuli, z jaką mocą hamulca. To jest niezmiernie istotne. Do tego oczywiście dochodzą aspekty designu każdego z wędzisk. To jak widzicie, jest całkowicie białe, zielone, czarne. Także do wyboru, do koloru. Słuchajcie, myślę, że z mojej strony tyle. Zerknijcie sobie na każde z tych wędzisk. Zerknijcie sobie na każdą z tych serii, czyli czarną, zieloną oraz białą. Każdy z Was, zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani użytkownicy, znajdą coś dla siebie, jestem przekonany. Łowię tymi kijami różnymi, od serii białych do serii zielonych, od wielu, wielu lat. Nigdy nie miałem z tymi kijami problemów. Kołowrotki tak naprawdę dopiero przechodzą swoje pierwsze testy nad wodą. Także podejrzewam, że dopiero za 2-3 lata będzie można coś więcej o tych kołowrotkach powiedzieć, jak już się naprawdę wiele lat będzie te kołowrotki użytkowało. Na samym końcu chciałbym powiedzieć oczywiście, że każdy wędkarz powinien mieć indywidualne podejście do sprzętu, jaki łowi. Oczywiście na pewno część z Was będzie miała podobne odczucia i podobne potrzeby do mnie nad wodą. Ja osobiście najbardziej preferuję serię zieloną. Są to wędki ze średniej półki cenowej. Dają mega frajdę z holi. Są naprawdę wytrzymałe, mają duży zapas mocy. I tego, uważam, sumiarz powinien szukać. Nie sugerujcie się nigdy jakimiś tam bzdurami odnośnie tam, nie wiem, czy tego blanku, że on jest zrobiony z jakiegoś tam nanokarbonu, nie wiadomo czego. Nas jako wędkarzy to interesuje. Każdy powinien wziąć kij do ręki, sprawdzić, jak mu leży w łapie, czy leży mu odpowiednio waga, ilość przelotek, praca tego kija. I tym się zawsze sugerujcie względem wyboru danego wędziska. Tak samo z BWH-ami kołowrotków. Kołowrotek sumowy ma być po prostu wytrzymały, ma mieć dużą szpulę i ma mieć precyzyjny, mocny hamulec. To są aspekty najważniejsze przy wyborze kołowrotka oraz wędki. Słuchajcie, nie zanudzam, bo i tak uważam, że materiał będzie dosyć długi. W kolejnym odcinku pokażę Wam wędziska wertykalne, czyli takie troszeczkę moje oczko w głowie. Z mojej strony tyle. Zachęcam oczywiście do dawania łapek w górę, komentujcie. Jakbyście mieli jakieś pytania, czy do sprzętu, czy do czegokolwiek innego, zadawajcie oczywiście w komentarzach. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Także trzymajcie się i na razie.